Moi drodzy Państwo, widzicie z pewnością tytuł. Wiecie, co to oznacza, bo jak umiecie czytać, to wiecie. Nas jest dwóch. To jest draft. To jest mój pad. To jest mój pad. Czyli właśnie dzisiaj na dwa pady draft. Ostatni. W tej fantastycznej FIFA 20. A tak naprawdę to jest Adrian, ja jestem zwykły kibic. Witam. Witam serdecznie. Dzień dobry. I zapraszamy Was na ten, nie ma co ukrywać, online składy. Transfery. Składy. Moi drodzy, tak właśnie niektórzy z Was z pewnością zareagują na wiadomość o tym, że to jest ostatni draft FIFA 20 na dwa pady. Nie mogę. To było za mocne. Po prostu odcinek. To prawda. Proszę. Moi drodzy kibice, dzisiaj właśnie draft na dwa pady, ostatni FIFA 20 na dwa pady. A czy ja będę jeszcze sam, to zależy od Was, jak bardzo chcecie jeszcze z Adrianem, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie mnóstwo łapek w górę, przynajmniej dwa razy tyle, ile do tej pory każdy z Was zostawiał. Nie, no, każdy może jedno zostawić. No ale jak możecie, to poproście kogoś, żeby zostawił. W komentarzu napiszcie, jaki odcinek chcielibyście jeszcze zobaczyć w moim wykonaniu, w naszym wykonaniu. I koniecznie zajrzyjcie na kanał tego pana. Link w opisie, bo tam na 99,9% pojawi się film z naszą dwójką, a na 100% pojawiają się filmy z jego jedynką. To prawda. A teraz patrzcie na to, co będzie się działo w tym ostatnim, przypomnę raz jeszcze, drafcie na dwa pady FIFA 20. I na początek wybór formacji taką, żebyśmy tu grali, Adrian. Taką, żebyśmy tutaj grali. Ty jesteś specjalistą w tym. Jaka? Modne jest teraz granie z wahadłowymi. Więc ja tutaj wziął sobie formację z pięcioma obrońcami tak eksperymentalnie. Po co? Zobaczymy, co będzie na początku. Jaki El Capitano? Czy to jest draft z września? Online skład. Nie no, weźmy Messiego chyba, nie? Messi może być lepszy, ten zwinnokształtny taki może. Po kolei, ty bierzesz Messiego, no to ja wezmę Aguero, żeby było zgranie. Moi drodzy Państwo, weźmiemy Koreę. No, no bierzmy Koreę. Korea, Japonia, 2002, kto pamięta? Na pewno Edytek Górniak nie chce tego pamiętać. Odbierzemy. Koniec. Ja sobie pójdę, patrz, tutaj. Ten co czarodziej draftu, moi drodzy Państwo. No widziałeś, co wyczarowałem, daj kij i to biorę. Daj kij to. Jemu to już idzie. Naprawdę dobrze, znakomity skok! Ale wylądował, moi drodzy, Daikito, także możemy przejść do lewego skrzydła, a tu zaraz przekonamy się o tym, że Cristiano Ronaldo inform. W sumie, jak to polska liga. No jak siedzi, no to niech siedzi, nie? No to niech siedzi. Proszę Państwa. Ale nie, jest co Campbell, no wezmę Campbella po prostu. Tu pójdę, zobaczmy. Napastnik, jakiś fantastyczny napastnik! Fantastyczny, no. No ale Bergkamp. Można to podciągnąć, bo słowo fantastyczne. Bergkamp od razu dam tu na razie. Proste. A niech jest, a co? Niech patrzy się tam Jenna Messiego. Dobra, to ja od razu biorę nam jakiegoś dobrego Totsa albo ikonę na bramce. Jan Zome! Nieźle, nieźle, weźmy tego Zomera, może też tam... Weź oparę, proszę cię. No, ja nie grałem jeszcze oparą. Weź oparę, ja też nie grałem, a muszę zagrać, bo kocur. To wygląda świetnie, no. Ale spokojnie, ale... ja wezmę sobie tak po prostu, bo mi się tak podoba. To tego Flipę! No tak, no, no tak mnie zamiast. Bo on taki szybciejszy też jest. Tak, szybciejszy, szybciejszy. Czyli ja w takim razie idę na środek pomocy, te wahadła zostawię tobie, pozwól. Dobrze. No, to ja tutaj robię taki myk, że idę obok Zaikiego i to. Co tu będzie? To będzie stok. W sumie, no to może nie być głupia opcja. No weźmy tego Domingueza. Awet. No dobrze tam pod zgranie. Klasa, dobra, ja wezmę sobie tutaj wahadło. Proszę będzie bardzo. Pujol. Standard. Carles. Nie no, ja nie chcę tego Pujola. No ale ten Pujol tu dobrze scali. Nie, no, no tam. To jest on dobrze scali. Adrian. Ka wodna. Ale... jak coś, to się go zamieni przez samą oparą. Tak. Czemu znowu tutaj ten? Weź Barnesa, on z konieczności może zagrać na lewym skrzydle, CLS. No, no, ja nie wiem, gitara. Aleksandro? No. Weźmy go, no takim najstabilniejszy, najmądrzejszy chyba w ogóle. W sumie, no, nie no, no dobrze, no wybiegany, dobrze. Wybiegany ten jeszcze na cieniu, Koman. Ten gość jest niesamowity, taki młodziutki, a cały czas co mecz to tytuł, tytuł, tytuł! No to co, Komana bierzemy? Tak. Nie, Frasera. Okay. A tymczasem... Van de Beek. No, do środka pola wejdzie. Ale Mbappé. Mbappé, no, dalej może Mbappé na zmianę, bo tego Włocha i tak bym nie wciskał do pierwszego składu. Czy wybory do końca? Nas dwóch, ich trzech. Słabo. O, nieźle. Sergio Ramos. Hummels, żeby dał zgranie temu. No, nie róbmy sobie żartów. Żartowałem. O, statni. Dwa. O, statni. Handanowicz, bardzo dobry wybór. Tak, od razu tutaj wstawię, od razu. Klasa. Moi drodzy, żeby była klasa pełna, dajcie nam dosłownie jedną sekundę, układamy to i pokazujemy, jak to ułożyliśmy. Tak. Tak wygląda właśnie ostatni draft w FIFA 20 na dwa pady. Także pokażcie skład rywala. Adrian, jakieś tutaj twoje spostrzeżenia co do tego składu, jak byś go ocenił? Zrównoważony, dobry,
godny zagrania. Godny ostatniego draftu na dwa pady. O, i już jest! A pokaż, kto tam jest! No. Ten środek obrony jest do opykania. Łatwe, Ramos, Gomez. Taki zwykły ten skład. No nie, no, no zwykły. Zwykły, kibic, zwykły. To może skład. Zagram sam. No, dobra. On jest ze Szwecji? Wygląda jakby był ze Szwecji. To cóż, że ze Szwecji. Patrz. Wychodzimy. 5, 4, 3, 2, 1. I znowu 3, 2, 1. Ja na czerwono, Adrian na niebiesko. A państwo, mam nadzieję, z łapką w górze zostawioną. Nudnawy ten mecz, co? No. Niezwykle ciężkie spotkanie, którego dzisiaj jesteśmy świadkami. O, ależ to zrobił, ależ piękna akcja, ależ Campbell się tam włączył do akcji ofensywnej. Ale nie, no wszedł. Podał do Cristiano Redondo, no i świetne wykończenie po wcześniejszym zwodzie. Czemu on tak nie przyjmuje jakiś? Nie, Bergkamp jest do wymiany, ale jaka jeszcze klasa? Przyjmuj. No co kurwa? Jaki to jest dziadek jakiś, kurwa, no ale co on to robi, powiedz mi? Co on robi na boisku? Ależ zacięta rywalizacja, jednak nasz strzał znalazł drogę do bramki. Tak jest. Góra, góra. Ależ tu piła do Leo Messiego, ale Leo Messi no niestety... I nawet jakby chciał, to i tak by nie dało. Ale przenieśliśmy się pod bramkę przeciwnika? Przenieśliśmy się. Dobrze, dobrze. Poda, zagra sam do końca, proszę państwa, Mbappé 2 do 0. Przeciwnik starał się coś robić, ale my oddajemy drugi strzał i druga bramka. Proste, że tak. To tylko kataklizm mógłby odmienić losy tego spotkania. To prawda, również, masz rację dzisiaj cały czas. Ależ tu teraz ma miejsca Cristiano Ronaldo. Rozpędził się niczym za najlepszych lat w Manchester United. Mbappé mu schodzi, ale nie, Ronaldo będzie grał sam. Mbappé postara się tutaj zwiść rywali. Ale Portugalczyk chyba już zagra do końca ten mecz. Chyba już zagra do końca to spotkanie. Będzie dokończył, będzie dokończył! Ależ Cristiano Ronaldo! Henryk Kowski, 1-2-3, chyba podziękował. Chyba nie wytrzymał. Zabawił się tu Cristiano Ronaldo. Niemiłosiernie. To była tylko próbka umiejętności, jakimi dysponuje ten jego właśnie jegomość. Ten jego jegomość. Jego paluszki to zrobiły. Patrz, on wychodzi, bo nie wytrzymał. Nie chcę, żebyśmy mieli powtórkę do zapisania. No niestety, a to będzie powtórka. 3 do 0 w pierwszej rundzie ostatniego draftu na dwa pady. Także druga runda. Tak jest, zapraszamy. I skład drugiego przeciwnika. Oj, no, no wygląda tutaj lepiej. Już troszeczkę lepiej. Ten Luka... Trzeba bokami, bokami trzeba będzie grać. Tak, tak, bokami. Tak, bo on nie ma nawet wahadeł. Tak. Trójka obrońców z tyłu na nas, nie wie na czym się naraża. Ale tutaj dużo zawodników Realu Madryt, aż naliczyłem trzech. Ale ogólnie solidny skład ma. Marcin. Ten Lehmann też jest, no... Będziesz wyciągał piłkę z siatki, oby, Niemcu. Oby. Dobra, yo, yo, West Panie Coast, i panowie, West nic, Coast. Nic się nie zmieniło. Ja jestem czerwony, Adrian jest niebieski, a kto jeszcze nie zostawił łapki w górę, to jest czas, żeby to zrobił. Przeciwnik coś nie biega. Dobrze, dobrze, trzeba to wykorzystać, bo on jest AFK. Away from keyboard. Ej, nie, no co ty tam wybiegłeś tym obrońcą? Oj, to jest twoja bramka, nie? Nie, ale w ostatniej chwili! Oj. Co tu się... Jaka bramka, panie? Pa... Co? Nie, no to zaparta miał, no. Co? Yes. Wypluł do boku nasz Handanowicz. Nie, nie, nie. Jedno szczęście w tej bramce, ja nie mam nic więcej do powiedzenia. O, paka Leo piła, Messi. Leo Messi, Leo Messi, sam na sam, Sojunczu nie dogoni, Leo Messi! 1-1, Adrian szybka, strzela. Powiesz. Ale widziałeś jaka piła zagrana? Piła świetna, szczerze nie spodziewałem. Ja też myślałem, że tam przyjdzie, nie? Co ty robisz, po co to teraz zagrasz? Ale do przodu? Ma się tego nosa do asyst. Tak jest, nie no, klasa, klasa światowa. No i Leo Messi popędził, no i musiał wykończyć. Sojunczu tam tylko odprowadził piłkę wzrokiem, tak samo jak Jens Lehmann. Piękny, piękny strzał po krótkim. Jedziemy! Nie poddajemy tak. Się! Aj, ale dojdzie, będzie. Ależ asysta! Jak coś, to on nie umie dryblować na co masz piłkę nim. Ach, no byłem właśnie tego świadkiem. Przyjęcie Cristiano Ronaldo. Ojej! Nie, a pierdziele. Ale co za dzbanowe! Jak Cristiano Ronaldo dostaje piłkę do nogi, ja nie wiem, czy skąd on przyjmuje na 5 metrów. No niestety. Zdabował jeszcze nas. 49 minuta, czy tam 48. Tą, którą kochamy najbardziej. Nie, no, ale no, państwo nie, widzą, nie? Moim zdaniem gramy lepiej od niego. Więcej sytuacji, tylko tam zamieszanie pod polem karnym, no
Statystyki co innego. Na to nie patrzcie. Patrzcie na drugą połowę. Lecimy, tak lecimy. Okej, okej. Okay, okay. Idę. A nie, nadążyli tam pobocnicy jeszcze? No. Tak jest, pięknie. Na spokoju, na spokoju. Ależ tam to grali jeszcze poda, bo się obrócił. W środku, polu karnym, piłka pod nogą. Jeszcze piąty metr do bramki. Poszukam asysty. Patrz na powtórkę, nie? Tak jak trener. U Maćku mi się podobał, on ma taki spokój. Nieważne czy patrz, swoje. Patrz, piąty nieważne, metr, na piąteczce też jeszcze obrócił, cyk. Nie już liczy pole karne swoje, czy przeciwnika. Dokładnie. Oj. Oj, teraz spokój, spokój. Masz za spokojnie, przesunę do drugiego rogu. Oj, przyjął po krótkim. To żeśmy rozegrali rzut wolny. Czemu dabujesz? No chłop, niech dabuje, zaraz zostanie. Ale żeśmy to zwalili. Kurde. Oj, 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 ale to bolało. Mówisz? Pa! Ajajajajajaj. Aj, no spojenie, spojenie. Coś tam się podziało. Biegnij. Oj, ten Walker, kurde, za silny. No nic. Za mocny, za mocny. Gol! Remis, moi drodzy państwo. No niestety. Tyle zabrakło, no niewiele, no. No, indywidualne błędy zdecydowały o tym, że przegrywamy. Nas było dwóch, pady były dwa, to był drabna dwa pady, w drugiej rundzie odpadamy. No cóż tu zrobić, Stanwk, Okido, lepszy. No, patrząc po statystykach, posiadanie piłki, zdominowaliśmy, tak. Pozwólcie, że zobaczymy jeszcze te nagrody, tak? Bo jak to już jest ostatni tego typu odcinek w tej niesamowitej grze, to zobaczmy. Także, Romero, kończymy ten odcinek, jeżeli on wam się spodobał. Doskonale się zrobić. Nam się spodobał? Podobało nam się. No, się podobało. Mi się nie, bardzo no, trzeba przyznać, że tak podobało, grało. Na chillu. Ja trochę nie grałem ostatnio w FIFA, ale jak sobie teraz zagrałem, to fajnie. No i żegnamy się i czekamy na to, co wydarzy się już niedługo fajnego w FIFA, miejmy nadzieję. Ale następnej, bo w to już się nic fajnego nie wydarzy. Chyba tak. Elo! Cześć!